Siemka, ja jestem Adacho i witam Was w kolejnym filmie z Dokana i wiecie co, mam dzisiaj dla Was niespodziankę, którą zobaczycie gdzieś pod koniec tego filmu albo w drugiej części tego filmu, a mianowicie samony. Jak widzicie, uzbierałem 100 DS-ów. Jeśli chodzi o samony, to mam jeszcze jeden do zrobienia, kończący rotację na tym banerze, który jest prawdopodobnie najgorszym banerem, jeśli chodzi o moje dropy. Ta celebracja, a w szczególności druga część tej celebracji, to jest najgorsza pod kątem szczęścia celebracja w moim życiu. Z tego baneru, zresztą kto oglądał streama, ten wie, nie trafiłem żadnej karty, która by mi się przydała. Jedyną kartą ze Scoutera jest ten Full Power Freeza, którego miałem już na 100%. Potem jeszcze robiłem samony, nie udało mi się nic trafić, także kompletna tragedia. Mam nadzieję, że na filmie dzisiaj uda mi się to naprawić. Jeśli nie, to niestety będę musiał wziąć za coiny tego sela i STRB. Jeśli chodzi o samony, to nie będzie wszystko, ponieważ mam jeszcze kilka tiketów w związku z misjami, które pojawiły się dzisiaj przy rozpoczęciu trzeciej części tej celebracji, która według mnie już powinna się kończyć, bo cytując klasyka, kończ waść, wstydu oszczędź. Już naprawdę nie mam siły, nie chcę już walczyć, jestem kompletnie skompromitowany. Tutaj będziemy mieli dwa samoniki na tym banerze, bo oczywiście można zrobić na banerze B, ale według mnie baner A jest lepszy. No i tutaj w końcu pokazał się baner, gdzie można użyć tiketów za Red Zone'a. I jeśli chodzi o eventy, bo oczywiście możecie się domyślić, że nie tylko dzisiaj będziemy robić sobie samony, to jeszcze dzisiaj spróbuję zrobić ostatni stage eventu Clash of Spirit, Pride of Wicked Bloodline. Kurwa, mogliby to nazwać krócej albo w ogóle nie robić tego eventu, bo Collection of Epic Battles jest od roku, jak nie więcej, i jest ten tryb zapomniany, także Collection of Epic Battles może jest zapomniane, ale ja nie pozwolę Wam zapomnieć o stronie, na której możecie kupić gry, programy, doładowania i inne produkty cyfrowe w najniższych cenach, a tą stroną jest eneba.com. Eneba.com to nowy rynek gier oferujący ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych z nieustannie rozwijającą się biblioteką gier. Eneba oferuje niezliczone ilości gier, doładowań, kart podarunkowych, subskrypcji czy programów komputerowych. Wszystkie te oferty są w niesłychanie niskich cenach. Zakupy na eneba.com są niezwykle łatwe i przede wszystkim bezpieczne, a realizacja zamówienia następuje błyskawicznie. Sam wiele razy korzystałem z oferty na enebie i po pierwsze, zawsze kupowałem gry w zabawnie niskich cenach, a po drugie, nigdy nie miałem najmniejszych problemów z zakupem. Zachęcam do zapoznania się z ofertą poprzez kliknięcie link w opisie mojego filmu. Dzięki wielkie za uwagę, oddaję głos do studia. Zrobiłem tutaj mema, kula, brat Frizy. Mały update'ik odnośnie poziomu mocy, oczywiście teraz to jest bardziej kwestia wykorzystywania staminy na robienie tych eventów, których w Dokanie pojawiło się więcej, także link levele zostawiam sobie na później. Tak jak powiedziałem, zrobimy sobie dzisiaj szósty stage tego eventu, który tak naprawdę nie jest najtrudniejszym stage'em, bo z tego co widziałem, to stage piąty jest najtrudniejszy i można powiedzieć, że jest nawet niesprawiedliwy. Ze względu na to, że spójrzcie na to, tutaj w piątym stage'u tak naprawdę walczymy tylko z jednym bossem i tym bossem jest ten rdzeń Metal Coolera i on jest czerwony. No jak widzicie, są tutaj postacie, które mają niby przewagę, okej? Niby mają przewagę, ale tak naprawdę, jeśli się przyjrzycie, to jedyną niebieską kartą, która ma przewagę typu, jest nowa legendarka, którą trzeba trafić tak naprawdę i to jest, z tego co czytałem, jedyna karta, która jakkolwiek dobrze tankuje ten tryb i jakkolwiek sobie dobrze radzi, bo nawet God Goku, który ma 70% redukcję przeciwko Movie Bosses, czyli powinien przyjmować tutaj naprawdę minimalne liczby, to przyjmuje po 500 000 z super ataku. Także ten stage 5 to jest gówno, którego nawet nie tykam, bo nie mam kart, żeby zrobić ten event, ale w przypadku szóstego stage'u, tutaj tak naprawdę przeciwnikami będą Goku i Vegeta, a jeśli chodzi o moje dropy w tej części celebracji, to mogę się pochwalić, że trafiłem i Coolera w Final Formie, i Metal Coolera, co jest tak naprawdę największym fartem, bo gdyby nie to, to uważałbym, że po prostu jest dramat. Mamy tutaj postacie, które mają przewagę, to mi się podoba i jeszcze dzisiaj ten STR Cooler dostał Eza i to będzie dobra okazja, żeby go wykorzystać, bo tak naprawdę dzisiaj jeszcze ani razu, w sensie po tym Eza, ani razu jeszcze z niego nie korzystałem. To już na pewno są ostatnie stage w tym evencie, ponieważ nazywają się tak jak nazwa tego eventu. Ten event nazywa się Fighting Spirit of the Saiyans and Pride of the Wicked Bloodline. I teraz tak nazywają się te piąte i szóste stage, także już to będzie najprawdopodobniej koniec. To jest drużynka, którą sobie to wszystko zrobię. Jeśli chodzi o support memory, to mógłbym użyć tego, ale tak naprawdę to tylko mi wzmocni Freezę w finałowej formie. Corroded Body and Mind. Wydaje mi się, że to może być ok, bo to działa na Metal Coolerów i chyba sobie z tym spróbuję zrobić. Mam tutaj możliwość wzięcia jakiegoś innego support memory, także tak sobie to zrobimy. Jeśli chodzi o przyjaciela, to oczywiście biorę drugiego Metal Coolera ze względu na to, że on ma przewagę typu. No, mam tutaj nie za duży wybór, ale na szczęście są jakieś opcje. Tutaj jeszcze gościu jakiś zrobił nick. Co to są za panowie? Zaraz zobaczymy, jak oni się nazywają. Sincer, Ferce X, Berserka jeszcze jest, Ironic, pozdrawiam Iron i Kondziu.
Kądziowi też się udało trafić. No to gratulacje, Kądziu. Proszę bardzo. Dobra, to biorę sobie tego pierwszego, ponieważ on ma duplikaciki najwyższe linki. Jeśli chodzi o resztę drużyny, to tak się zastanawiam, czy ten STR Cooler w sumie nie jest, czy jest dobrym wyborem, bo on nie będzie miał przewagi typu, ale on chce go po prostu wypróbować. Jeśli się nie uda, to trudno, ale chcę po prostu zobaczyć, jakie liczby będzie wykręcał, bo tak naprawdę mógłbym wrzucić tutaj jakiegoś lepszego tanka, chociażby drugiego Golden Freeze, chociażby na przykład Tech Golden Freeze, ale wydaje mi się, że ciekawiej będzie, jak zagram w ten sposób. Nie mówię, że bezpieczniej, ale na pewno ciekawiej. Dobra, wydaje mi się, że tutaj w tej turze mogę otrzymać poważne obrażenia. Mam wrażenie, że od razu będę musiał użyć Revive'a, wiecie co? Mam wrażenie, że od razu dostanę Manto, także mógłbym użyć teraz Ikarusa, ale szczerze mówiąc, najpierw zobaczę, wiecie co? Dobrze, że tutaj nie ma trzech podejść w trakcie jednego dnia, tak jak w przypadku Red Zone'a. Bo jak mi się nie uda, to będę mógł spróbować drugi raz, a ze względu na to, że tego drugiego Metal Coolera, o, oni już mnie atakują w pierwszym slocie, czyli mam Revive'a zanim tak naprawdę, bo nie wierzę, że to przeżyję, dostanę jakieś 700-800 tysięcy, no właśnie. Także jest trochę dramat, bo dostałem pierwszy, na pierwszym slocie super atak, przynajmniej zobaczymy sobie animację, no ale do czego zmierzam? Mam jeszcze na liście przyjaciół kolejnego Metal Coolera, także jak teraz powiedzmy zrobię takie rozpoznanie, zobaczę jak wygląda ten event, to będę mógł powiedzmy z tym doświadczeniem spróbować jeszcze raz. A jak mi się nie uda, trudno. Zrobię to sobie gdzieś tam na offscreenie. Daję wam teraz powiedzmy pogląd do tego, żeby zobaczyć jak wygląda ten event. Podoba mi się ta poza Coolera, którą Cooler na początku robi, bo robi tak i tak, jakby tutaj trzymał, wiecie, gibona, a tutaj ogień. Coolera SCR chętnie bym sobie postakował, ale Cooler Final Form też musi się stakować, także wydaje mi się, że po prostu zrobię tak. Rzucę jakiegoś tutaj nieśmiałego Ikarusa, żeby wyczaić mniej więcej w jaki sposób oni się będą zachowywać na jednym Ikarusie. Freeze tam ultra super atak ze względu na to, że on sobie tam wystakuje defa, no i Cooler dostanie ode mnie tę fioletową ścieżkę. Mam nadzieję, że Cooler będzie dużo, dużo super atakował i dużo krytował, ze względu na to, że tak jak powiedziałem, ostatnia, w sensie druga i ostatnia przy okazji, tura jest int. Okej, ale ta tura jest turą AGL, więc Cooler tak naprawdę, jeśli nie będzie krytował, to podejrzewam, że nie będzie zadawał aż tak dużo damage'a. Także, chociaż mój Cooler nie ma duplikatu, także mój Cooler ma tylko 5% szans na kryta, bo na orbach dałem mu szansę na dodatkowy atak, jeśli dobrze pamiętam, nie jestem do końca pewien. O, ten Freeza skrytował, ale to ze względu na to, że on w pasywce ma, to, że jak przeciwnikiem jest ktoś, kto ma w nazwie Goku, to ten gościu krytuje, także jestem ciekaw, ile Cooler, ten, którego teraz oglądamy, przyjmie damage'a, bo on prawdopodobnie jeszcze wypuści drugi atak, to nie jest super atak i sądzę, że tutaj będzie koniec tego podejścia, okej. Okay. Niefortunnie się złożyło tak, że musiałem po prostu dać mu na pysk, powiedzmy, tyle ataków z niekorzyścią typu, no i fakt, że tego revive'a użyłem tak naprawdę zanim jakikolwiek atak wyprowadziłem, a moi główni damage dealerzy, albo przynajmniej jedni z głównych damage dealerów, czyli Metal Coolerzy fizyczni, nawet nie dali rady nic wyprowadzić, no to to było nieprzyjemne. Dobra, sprawdźmy sobie, jakby to się udało zrobić. Nie wiem, czy support memory może obniżać atak i def, chyba nie. Wiecie co, spróbuję tak czy siak. Spróbuję tak czy siak. Nie wiem, czy to zadziała. Wydaje mi się, że to nie zadziała, ale i tak raczej nie mam innej lepszej opcji z niebieskim support memory, jakiejś takiej powiedzmy game breaking, także wypróbuję sobie to dla samej informacji. Dobra, widzę, że pierwszą rotację mam w miarę okej. Na pewno dobrą pod kątem zadawania damage'a. I tutaj wydaje mi się, że mógłbym faktycznie, chociaż dużo jest ataków rozłożonych na wszystkie sloty. Zrobimy sobie tak, że wyrzucę tego Metal Coolera może na ostatni slot, użyję Ikarusa i mam nadzieję, że Metal Cooler zginie. To jest mój plan, żeby tutaj wyprowadzić dużo ataków, zanim oni mnie zabiją, a potem Metal Cooler jeszcze dostanie atak na ostatnim slocie. Ten Ikarus to i tak jest przedmiot bardzo tani, bardzo popularny, także nie zależy mi na tym, żeby jakkolwiek ich oszczędzać. Z Whisem to już jest inna sprawa, bo Whis jest znacznie lepszym przedmiotem, znaczy nie aż tak znacznie lepszym, może nie umówmy się, że nie aż tak znacznie lepszym, ale na pewno lepszym przedmiotem. Mimo wszystko od jakiegoś czasu zbieram dużo tych Whisów, także przedmiotów w ogóle mi nie szkoda. Także uznajmy tę pierwszą turę też za jakiś test. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać, jeśli... Okej, zobaczcie, Cooler przyjmuje double digits, mimo tego, że nie ma przewagi typu, ale to ze względu na to, że wyprowadził swój super atak, który podniósł mu defa, plus jeszcze miałem tego Ikarusa. Fajnie, że Cooler wyprowadza teraz drugi super atak, bo on po Eza stakuje sobie defa, co oznacza, że w nieskończoność podnosi sobie statystykę defensywy i jeszcze trzeci atak wyprowadził.
To chyba ze względu na orby, które mu dałem, bo on normalnie w pasywce chyba może tylko jeden dodatkowy teraz super atak wyprowadzić. Jestem ciekaw, ile teraz przyjmie damage'a. I bardzo dobrze się stało, że nie dostał super ataku i teraz możliwe, że cooler, jeśli dostanie super atak, ten metal cooler dostanie super atak, to umrze. Chociaż nie wiem, czy przebiją się przez tego Ikarusa. Okej, okay, drugi atak już podniósł mu kolejny raz. Patrzcie, jest dobrze. Na ostatnim praktycznie ataku dostaje super atak i w przyszłej rotacji wydaje mi się, że będę miał kolejnego z metal coolera. I to... Okej, okay, mam kolejnego metal coolera i to oznacza, że teraz mogę zrobić tak. Nie wiem, czy być greedy piece of shit i wystawiać tego full power freeze na pierwszego slota. Jeśli oni wyprowadzili atak teraz jako ostatni slot, to prawdopodobnie na pierwszym slocie nie będzie w ogóle żadnych super ataków, więc spróbujemy zrobić to mimo wszystko sobie z tym full power freeze'ą. Temu coolerowi daję 2 ki i temu golden freeze'ie ładuję również super atak. Ikarus jest jeszcze aktywny, więc zakładając, że teraz nie dostanę super ataku na pierwszym... A czemu ty przyjmujesz tak dużo damage'a, chłopie? Co to się kurwa wydarzyło? Czy ja dostałem właśnie po 250 tysięcy złapy na Ikarusie? Na full power freeze, który jest na rainbow? Co to ma znaczyć? Przeliczyłem się trochę, muszę przyznać. Nie spodziewałem się takiego pierdolnięcia. Dobra, spróbujemy sobie teraz z tym support memory. Spróbujemy sobie po raz kolejny. Widzę tutaj, że na liście mam jeszcze kolejnego gościa z jednym duplikatem. Już jakieś tam nawet linki zrobione. Spróbujmy, do 3 razy sztuka. To jest kurwa dobre, co? To jest niezłe. Mógłbym wrzucić tam tego tanka, ale byłem przekonany, że full power freeze'a nie przyjmie takiego damage'a. To było chore. No dobra, spróbujmy. Teraz mam support memory, który mi zwiększa atak na jedną turę. Także jakby defensywnie nic nie zyskam z tego tytułu. Spróbujemy sobie to rozegrać w taki sposób, żeby może tutaj jakiegoś revive'a już dostać. Chyba bym zrobił to tak, wiecie? Mam wrażenie, że oni teraz zaatakują mnie na pierwszym slocie. Mam takie wrażenie. Full power freeze miałby dostać tak dużo ataków na drugim slocie, chociaż on i tak jest bardziej tankowy niż metal cooler. Dobra, spróbujmy. Może się uda, może nie. Jakby tutaj trzeba też trochę mieć szczęścia, jeśli chodzi o ułożenie super ataków przeciwników. Dwa pierwsze ataki nie zabiły mnie, ale jest jeszcze jeden atak, który ten metal cooler będzie musiał przyjąć. Jeśli to będzie super atak, to prawdopodobnie zaktywuje się revive. To nie był super atak, czyli albo umieram, albo umieram. Prawdopodobnie umrę mimo wszystko w tej turze, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie przyjąć super atak. Nawet na Ikarusie, bo wziąłem Ikarusa, prawda? Już teraz zapomniałem. Aż tak się rozgadałem, że zapomniałem, czy wziąłem tego Ikarusa. Wydaje mi się, że tak. Ale i tak myślę, że... Okej, okay, Freeza cały czas wyprowadza ataki, co jest przyjemne, tylko że on tak naprawdę na zwykłych super atakach nie podnosi sobie defa, tylko atak. Więc gdyby podnosił sobie defa, to może bym jeszcze liczył na to, że jakkolwiek to przetankuje, a on i tak dostaje po 70 koła z łapy. Więc... Chociaż nie przyjął super ataku. Okej, okay. Ten metal cooler, jeśli nie przyjmie tego super ataku teraz, jeśli jakimś cudem Goku i Vegeta nie zrobią super ataku, to w następnej turze na pewno... Okej! Okay. W następnej turze na pewno wrzucam Metal Coolera na pierwszego slota. I powiedziałbym wam, że nawet... Chociaż, kurde, no oni się świetnie linkują, plus jest Big Bad Bosses. Nie, zrobimy sobie tak, wrzucam Final Form Coolera tutaj na drugiego slota, żeby on coś tam jeszcze zaatakował. Wydaje mi się, że to i tak będzie koniec tej rundy. Tego etapu walki będzie po dwóch moich atakach, tak mi się wydaje. Że Metal Cooler i Final Form Cooler zdołają ich zabić. Chyba że wcześniej będzie revive. Dobra, Metal Cooler wyprowadził atak, to jest bardzo dobra informacja, bo przynajmniej nie zostałem zabity, zanim zdołałem atakować. Patrzcie, jakby jeszcze drugiego rzucił. Ej, jest zajebiście. Nawet nie musiałem używać revive'a i teraz Cooler dokończy robotę. To oznacza, że będę mógł użyć revive'a w drugim etapie walki, co jest bardzo dobrą informacją. I dobra, elegancko. Udało się w końcu dojść do kolejnego etapu walki. Teraz Goku może nas stunować, co nie jest dobrą informacją, bo nie lubię tych stunów. Wiecie co? Ten cooler jest świetnym supportem i tak naprawdę mam już w drużynie karty, które mi będą zadawać damage, a tego gościa chyba zostawię sobie jako tanka, czyli nie będę go transformował. I teraz robię tak, mam full HP, więc używam Whisa, używam Ikarusa. I szczerze mówiąc, to obawiam się, że zostanę zestunowany. Także chyba zrobię tak, że wrzucę Final Form Freeze na pierwsze miejsce. Tutaj rzucę coolera. I tutaj rzucę ostatniego coolera. Jeśli zostanę zestunowany, to będzie nieprzyjemna sytuacja. Okej, nie zostałem. Jest bardzo dobrze. Freeza wyprowadzi dwa ataki.
Wydaje mi się, że każda karta przez następne dwie tury będzie w stanie wszystko przetankować, no bo Whis i Icarus, no to raczej to jest zabójcze połączenie, nawet biorąc pod uwagę, że tutaj mamy bardzo trudny event pod kątem damage'a przeciwników. No, nie biją mało, nie biją może najwięcej w grze, to nie jest najtrudniejszy event w grze, ale na pewno biją sporo. Full Power Freeza zbił mu dwa paski HP, to jest dobra informacja, bo tak naprawdę głównym damage dealerem teraz będzie ta karta, która ma przewagę typu. Jeśli udałoby się jeszcze zrobić tak, że przez tę turę i przez drugą turę udało mi się przeżyć... Okej, zobaczymy ile przyjmie damage'a. Powinno być mało, okej. Zostałem zastunowany, ale to nie jest problem, bo najpierw zdołałem zaatakować, także ten stun minie, zanim będę miał okazję zaatakować tą kartą znowu. Jeśli udałoby mi się zrobić tak, że tę i kolejną turę przeżywam i w kolejnej dopiero używam revive'a, to myślę, że byłoby bardzo dobrze, bo mógłbym tak naprawdę go dobić już active skillami, które powinny mi się w sumie niedługo załączyć. Jakie w sumie są warunki tego active skilla? Albo muszę mieć revive'a, albo od piątej tury, kiedy ta postać przyjęła 7 ataków, a w przypadku Coolera po 8 atakach w walce. No to myślę, że po prostu zrobię to... Wiecie co? Zrobię to tak. Ten Metal Cooler nie ma aż tak mało obrony. 321 tysięcy. On jeszcze sobie tutaj, że tak powiem, pseudo-stakuje. To jest taki pseudo-stacker, bo on ma to w pasywce, że z każdym atakiem przyjętym podnosi sobie ataki defa. Niestety na super ataku nie podnosi sobie defa, aczkolwiek wydaje mi się, że i tak powinien to przeżyć. No i najlepszym rozwiązaniem i tak jest wrzucenie tego Final Form Coolera na środek, ze względu na to, że wtedy dopiero cała drużyna jest w stanie się linkować. Bo tych dwóch jakby ma tę samą nazwę, więc oni się ze sobą nie linkują. Niestety temu gościowi nie jestem w stanie naładować ultra super ataku. Mimo wszystko Cooler dostanie ultra super atak. Przypominam, że Whis i Icarus jeszcze są aktywni. I wydaje mi się, że w piątej turze może być tak, że zagram pod revive'a. I w szóstej turze będę mógł użyć już prawdopodobnie active skilli tymi kartami, które teraz tutaj mam. Także taki jest plan. Mam nadzieję, że uda się zrobić to wcześniej. Wydaje mi się, że raczej to nie będzie możliwe, chyba że teraz Coolerowi wejdzie jakieś tam 6 super ataków, wszystkie skrytują. Byłoby miło. Zobaczmy. Pierwszy wleciał kryt za 4,5 miliona. Drugi normalny. Trzeci normalny, bez kryta. Czwarty normalny, bez kryta. No niestety, ale trudno. Na szczęście nie musiał przyjmować super ataku, także przytankował to całkiem dobrze. Metal Cooler AGL również prawie że 5 milionów. On sobie tutaj jeszcze będzie... że tak powiem pseudo-stackowo, tak jak mówiłem wcześniej. Widzicie te ikonki pięści i zbroi w górę, to jest bardzo dobra informacja. No i teraz sprawa wygląda tak, że mam możliwość użycia tego revive'a. Tylko teraz trzeba to rozegrać dobrze. Wiecie co, użyję tego Whis'a, bo głupio go nie używać. Zrobię to w taki sposób. Najwięcej ataków jest na pierwszym slocie, są 3, na drugim slocie są 2 i na trzecim slocie też są 3. Także największych tanków wrzucam na pierwszy i trzeci slot. Final Form Freeza jest na środkowym slocie i mam nadzieję, że tam nie padnie super atak, bo jeśli tak będzie, no to mam wielkiego pecha. Postaram się jeszcze zrobić temu Final Form Freeze ultra super atak. To jest bardzo dobrze, że to się udało zrobić, bo on jeszcze wyprowadzi sobie, znaczy podniesie sobie defa. Jeśli chodzi o itemki, nie mam już nic. Ten Golden Freeza jeszcze też zaatakuje, ale to jest w ogóle nieważne. I jakby się udało tutaj zrobić, najpierw zaatakować, jakby najlepszą opcją jest to, że w ogóle przeżywam tę turę, ale jeśli miałbym nie przeżyć, to chciałbym, żeby ten Metal Cooler teraz został z super atakiem zaatakowany. Nie został. To teraz się modlę po prostu, żeby ta karta nie została zaatakowana super atakiem. Bo jeśli on zostanie zaatakowany, bardzo możliwe, że umrę. Golden Freeza powinien sobie poradzić z przytankowaniem. Chyba że Final Form Freeza wyprowadzi 3 ataki, każdy z nich krytnie, bo na pewno krytnie. I zabije go po prostu w tej turze. Jakby jeszcze trzeci wyprowadził. Patrzcie, co się dzieje. Nie! 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 Kurwa mać. Widzieliście to? Widzieliście to? Dobra, nie oddało mi szczęścia. Nie mam szczęścia w evencie. To było już naprawdę pechowe. Mimo wszystko widzicie, że ten event da się zrobić. To było naprawdę pechowe. Mimo wszystko jakby nie ma tego złego, skoro nie mam szczęścia w eventach, to na pewno będę miał szczęście w samonach. Te ZDS-y zostawimy sobie na sam koniec. Najpierw zaczniemy sobie od tych za Red Zone'a. Tutaj można trafić kilka legendarek, m.in. Full Power Freeze. Można trafić również Nappę, Turlesa. Jeśli dobrze kojarzę, to na Japonii chyba jest Giant Ape Vegeta, ten, który wyszedł na 7. rocznicy. Ale chyba na globalu go nie ma. Na pewno jest kilka kart, które można trafić, legendarne. I to jest spoko sprawa, bo tak naprawdę nie ma tam wielu kart SSR. Więc jak już będziecie mieli kartę SSR,
to jakaś jest szansa na to, że traficie coś miłego. No akurat mi się tutaj nie udało, także robię mały ten crack the code gecikowy. Mam jeszcze trzy podejścia, także nie będzie. Na pewno coś tam trafi, prawda? Ja tutaj w ogóle mam wrzucony głos na słuchawki, także. Chociaż nie, jak będzie jakiś Core de Warida, to tak naprawdę nic to wielkiego nie znaczy. Mogę trafić kartę ze skautera, ale tam nie ma jakichś wybitnych kart, także. Moje szczęście w Dokanie ostatnio po prostu leży i kwiczy, muszę wam przyznać. Naprawdę. To jest nieprzyjemna sprawa. Jeśli dzisiaj. Okej, okay, jest SSR-ka, bo leci cała ekipa. Idźka baćka. Prawdopodobnie to będzie jakaś SSR-ka, której nigdy w życiu nie użyję, albo duplikat, który mi się nigdy nie przyda. Chociaż. Nie mu. O, okej, okay, Int Baby. Czułem to. Jest i on. Int Baby. Dobrze, ostatnie 7 tiketów. No ostatnio na Red Zone z Movie Bosses miałem wiele szczęścia, bo tam trafiłem Janemby chyba nawet dwa razy. O, animacja, która nic nie. Kamehame. Usłyszałem to przez słuchawki, które tutaj wiszą. Także chyba jeśli chodzi o Red Zone, to nie mam na co liczyć, ale zaraz sobie zrobię jakieś drugie podejście na tych tikecikach. Tam będę miał dwa samony po 7 kart. Rewelacja. Wow, 28 kart, jedna SSR-ka i to taka, na którą szkoda strzępić ryjon. Jeśli chodzi o ten samon, to będę potrzebował kilku dni, żeby sobie wyfarmić te tikety, bo tam trzeba zrobić wszystkie ezy tych darmowych metalkulerów, a nie chcę używać mięsa na staminę, także będę potrzebował na to kilku dni. Jak wyjdzie Chain Battle, to wtedy zrobię tego samona razem z tamtym filmem. Także to jeszcze jest taka informacja dla fanów Dokana, że niedługo będzie jeszcze kolejny film z Dokana, bo za kilka dni wychodzi Chain Battle, a Chain Battle zawsze mam w zwyczaju nagrywać. Także jak będzie Chain Battle, to prawdopodobnie wtedy też będzie samon na tę darmową legendarkę. Animacji tutaj żadnej nie ma, nawet nie ma długiej Kamehameha, nawet chłop się nie przemienił w Super Saiyana. Mam naprawdę dzisiaj chyba zły dzień, jeśli chodzi o tego Dokana. No to RNG w tym evencie mnie zdenerwowało. To nie jest tak, że nie dam rady go przejść później, bo dam radę go przejść. Jak widzicie, da się to zrobić, tylko trzeba mieć odrobinkę szczęścia, ale chyba no. Byłoby fajnie, gdyby się udało to zrobić na filmie. Ja pierniczę! Mogłem przecież zrobić nawet tak, że wrzucam tego Golden Freeze na drugi slot. Chociaż nawet nie, przecież Golden Freeza by go nie zabił. Golden Freeza zadałby mu jakieś 100 tysięcy damage, także nie wiem. W sumie na 8 ataków w rotacji, które było, 2 były, które przyjmował Final Form Freeza. Czyli w sumie 25% szans było na to, że będzie tam atak, no, jakby. 25% szansy się udało, ale Sleeping Kaya to już nie wchodzą, które mają 30%. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda, bo tutaj póki co jeśli chodzi o te samony, to jest Resident Sleeper. Jakby wpadł mi jakiś duplikat do Gohana, jest SSR-ka. Jakby mi... Jest Potara! No w końcu coś się dzieje! Dziękuję bardzo. Jakby wpadł mi duplikat do Gohana Tech, byłoby bardzo miło. Przyjąłbym też duplikat do Goku fizycznego z GT. Ale wiecie, tutaj tych kart na skauterze jest bardzo dużo, także podejrzewam, że ja znam swoje szczęście, nie ma co się jarać. Gotenks to jest ostatni duplikat, którego potrzebowałem, także z tym momentem mam go na 100%. I teraz wiecie co? Wykrakam to, kurwa wykrakam to, bo mam to w dupie. To był Gotenks, który mi pozwoli Gotenksa zrobić na 100%. Na tym banerze też jest Gotenks, prawda? I właśnie tego Gotenksa trafię. Teraz mam 3 samony. Tego Gotenksa trafię. Zobaczycie to kurwa. Okej, okay, leci cała ekipa, ale to nic nie znaczy. Idźka baćka, dead multi prawdopodobnie. Także pozdrawiam rodzinę. Nawet nie ma żadnej animacji, kurwa. Nie wierzę w to. O, jest switch, jest switch, jest switch! Mam ich na 100%, także... O. Przynajmniej trafiłem na jakąś nową kartę. Także jeśli chodzi o kartę. Jeśli chodzi o karty DFE, nic absolutnie się nie zmieniło. Mam tę kartę na 100%, ale trafiłem. Wow! Krillana i Gohana, którzy są ponoć bardzo słabi. Także. Poproszę Goku i Trunks i Goten! Okej, okay, kolejna animacja! Idźka baćka. Nie wiem, czy to przypadkiem nie oznacza, że mogę mieć też 3 SSR-ki. Ale zaraz się przekonamy. Żeby nie było goda, żeby nie było goda. Okej, okay, nie ma goda. Czyli jakby nie mam jeszcze potwierdzenia. Okej. Okay. Kurwa mać! Co to się kurwa dzieje?
Mam dosłownie dwie karty, teraz już trzy z tym Gotenksem na tym banerze, który mam na 100% i tylko je trafiam. Nie, ja pierdolę tego Dokana, naprawdę. To nie jest kurwa normalne. To nie jest normalne, kurwa. Nigdy nie miałem takiego pecha w jebanym Dokanie. Nigdy w życiu. Kurwa, to jest po prostu niemożliwe. Ja nie wiem, co powiedzieć nawet. Wow. 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 Aż mi kurwa szkoda wrzucać tego filmu. Zostałem wyruchany w dupę bez wazeliny, kurwa, na sucho, bez masła. Do zobaczenia za tydzień w jebanym Chain Battle. Diana.